najbliższym odcinku spotkamy się z rybniczanką Anną Janko i książką Pasja według świętej Hanki. Zbyt duża różnica płci między mną a Pawiem. Ja mam 2 półkule mózgowe, a on 4 ćwiartki. Do tego moje 2 półkule są stale zsynchronizowane, a jego 4 ćwiartki kompletnie rozłączne. Nic mu się nie miesza. Praca osobno, dom osobno, problemy zdrady osobno, polityka i sport też w odpowiednich katalogach. Wszystko zakodowane, porządeczek po prostu, żaden chaos umysłowi nie grozi. Postanowiłam sprawdzić polszczyznę. Czy polszczyzna jest w stanie unieść temat pożądania i seksu i zrobić to z pełną kulturą? Wydaje mi się, że mi się udało. Zrobiłam wiele prób właśnie w tej książce, używając rozmaitych języków, od języka kiczu i języka wulgarnego, aż po język kultury wysokiej, a także patos i sentyment. Chciałam przećwiczyć wszystko, żeby tę książkę napisać raz na całe życie. Dotykać, a potem to ponazywać. To jest właściwie najkrótsza recenzja tej książki. Ona jest nazywaniem dotyku. Człowieczy seks powinien umieć prowadzić dyskurs. Autorka próbuje prowadzić dyskurs człowieczego seksu, a właściwie kobiecego seksu. I chyba takiego dyskursu jeszcześmy nie słyszeli. Na spotkanie z autorką zapraszamy w czwartek, 8 sierpnia o godzinie 17 do Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach przy ulicy Bankowej 11A.